Cześć, witam was z tej strony Wójcik. Dzisiaj zagramy sobie w Ski Jump. Dobra, jedziemy. Na początku niech będzie... Skocznia normalna w Szyrku. Może być... Sorry, ale to jest pierwsza styczność z tą grą po jakiejś tam przerwie, więc jak będą słabe skoki, to... Przepraszam, ale to jest pierwszy odcinek, więc musicie mi to wybaczyć, chociaż ten skok nie będzie taki zły. Ale czy się zakwalifikujemy? No nie wiem. 31 miejsce, teoretycznie powinniśmy być. Tak, jesteśmy. 92 metry, żeby chyba prowadzić. Jest to do skoczenia. Ale nie w tym wypadku, chociaż... Ajajaj, 8 miejsce, ale chyba będziemy w drugiej serii. 87 metrów. O, jednak nie. Jednak 37 miejsce. No dobra, jedziemy jeszcze raz. Może tym razem się powiedzie. I zmienimy skocznię najwyżej. No, przydało się chociaż zakwalifikować i to będzie w miarę dobry skok. 91 metrów. Na kwalifikację powinien wystarczyć. Ale czy na coś więcej, no nie, to tego nie wiem. Teraz 97, ale żeby był telemark, bo wtedy chyba gdybyśmy wylądowali to telemarkiem, to byśmy awansowali, a tak to... O, teraz będzie chyba dobry skok. Kapitalny ten skok, 4. miejsce, a więc jesteśmy raczej pewni udziału w drugiej serii. Kończymy na miejscu 27, no nie jest najgorzej. Pierwszy raz awansowaliśmy do drugiej serii, więc tutaj nie ma takiej tragedii, jak mogłaby być. I teraz walczymy o jak najwyższe miejsce. No nie. Chyba jesteśmy na ten moment. I zakończyliśmy chyba na 29 miejscu, ale to jest dobry rezultat. Po dłuższej nieobecności. Dobra, teraz niech możemy się przenieść na medium. I zaryzykuję Wisła K50. Mała skocznia, najwyżej dzisiaj zagramy wszystkie typy, a później rozpoczniemy jakieś sezony albo coś. Ajajajajaj! 39 metrów w złym stylu i... Trzeba będzie od nowa to zrobić. Źle. Tutaj powinno się skakać 60 metrów na luzie, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. Teraz o wiele lepiej, chyba o wiele lepiej! I to jest skok chyba na kwalifikację. 42 metry. A może i nie. Tak, skok na kwalifikację. Jakimś cudem. Bo ta linia chyba oznacza, że tyle trzeba było skoczyć, żeby się zakwalifikować. Dobra, i teraz 4. miejsce, ale to jest skok, który nas przekreśla. Tak jest, miejsce 47. Dobra, i do 3 razy sztuka. I przeniesiemy się na skocznię już. Na skocznię dużą. Może tam coś wyjdzie, bo najlepsze miejsce to 29, więc to nie jest jakiś rezultat. Nie. 6 metrów. Nie. Kompletnie się nie udało nic osiągnąć na tym. Dobra. Larger. Na dobry początek 110 w Oslo powinno wystarczyć.
No i dobra. Byle się dobrze wybić. Wybicie jest w miarę, ale zobaczymy, jak to daleko poniesie. No jest 100 metrów, więc kwalifikacja raczej jest, ale w konkursie to trzeba skakać ze 115, żeby chyba się zakwalifikować. Wiatr wieje gdzieś 2,5 metra na sekundę. Oj, 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 oj. Znowu się to powtarza, no nie. No i musimy od nowa kwalifikację przejść. No ale cóż. Zakwalifikować się to akurat nie jest żaden problem. Ładnie, 108 metrów. No ale to nie jest 117 lider, więc tutaj trzeba, byle żeby w konkursie po prostu skoczyć podobnie, to wtedy będą punkty raczej. Albo chociaż powyżej 100 metrów. Oby tak było, dobra parabola! Znakomity skok, 110 metrów. A więc to daje nam przepustkę do drugiej serii na pewno, ale na którym miejscu? 25. No, 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 no. Teraz 107, żeby to miejsce utrzymać. Wiadomo, że nie ma się z czego za bardzo cieszyć, ale no, już przynajmniej jest jakiś progres. Czy utrzymamy to miejsce? Nie. Chyba skończymy albo na 29, tak jak ostatnio, albo na 30. Zobaczymy. 29, a więc to jest na razie najlepsze miejsce. I dobra, i ostatni typ, jaki tu mamy, to jest mamut. Na Wikersundzie na razie wolę nie ryzykować, ale tutaj Iron Wood z K200 można już spokojnie chyba skakać. Bo to będzie długi najazd na próg. Później wybicie. Trzeba trafić! Się odchylić, żeby dolecieć! 166 metrów na skoczni, która ma K200, no to nie jest dobry rezultat, ale jakimś cudem udało nam się zakwalifikować, więc oby teraz się role odwróciły i w konkursie było dobrze i będzie wtedy dobrze. No, jest nieźle. Dobra wysokość. Czy polecimy daleko? Oby było powyżej 200 metrów. Jest 192 metry. 192 metry daje nam to prowadzenie. I ale nie daje nam to niestety awansu. 33 miejsce. Troszeczkę zabrakło. Troszeczkę. Ale ja tutaj chcę jeszcze raz spróbować. Tutaj jeszcze raz spróbujemy. Dobra. Dobra wysokość. To będzie chyba kapitalny skok. To jest kapitalny skok. Po wysokości widać i to jest 215 metrów. No gdyby tak jeszcze teraz w konkursie tyle walnąć, to będzie naprawdę znakomity rezultat. 222 metry, żeby prowadzić. Ale to trzeba po pierwsze trafić na progu. Co się niestety nam nie udaje. I to będzie słabo. Słabo. Dobra, i na zakończenie odcinka jeszcze sobie weźmiemy, a niech będzie Bad Griesbach, czy jak to się czyta. No i dobra. Może na mniejszej skoczni coś się uda osiągnąć, ale nie tym skokiem, nie tym skokiem.
Ten skok nawet by kwalifikacji nie dał, więc od razu pominąłem, sorry, ale... No już trochę lepiej, już dużo lepiej. Pochylony jest i to jest skok 63-metrowy, który nam da miejsce poza pierwszą dziesiątką kwalifikacji, ale kwalifikacje właśnie nie są najważniejsze. Teraz w konkursie trzeba udowodnić. No tak średnio, ale no nie jest najgorzej. 24 miejsce, ale wydaje coś mi się, że się do tej drugiej serii nie doczłapiemy. Niestety nie. Niestety nie. Ale spróbujmy ostatni raz. Najlepsze miejsce dzisiaj to 29 dwa razy. A na zakończenie odcinka przydałoby się gdzieś w pierwszą 15 chociaż celować. Albo chociaż w pierwszej 20 być. Tyle nie wymaga masz. Dobra. Dawaj. Co to było? No nie wierzę. Dobra. Dobra, ja się z wami żegnam, zapraszam do następnego odcinka i cześć.